Dzień dobry, witam wszystkich w piękną, słoneczną niedzielę. Mamy godzinę 14. O 15 miała być burza, pogoda się zmieniła, niebo ciszutkie, są tam chmurki jakieś, ale pogoda ma być do końca dnia, także jedziemy coś ukraść z kola, jak da radę. Stało nam może 2 hektary w sumie do skoszenia, także jedziemy to zdziałać, może się uda, mam nadzieję. I co? I będą dożynki, jak wszystko dobrze pójdzie. Także jedziemy 14, a wczoraj zaczęliśmy kosić o 16. No to dzisiaj jako 15 zaczniemy kosić, to powinno pójść na momencie. I powinno być z głowy. Widzę, że jest bardzo duży odzew. Znaczy, bardzo duża oglądalność odcinka z przewracania siana. Także niedługo będzie też z prasowania słomy, zbierania słomy, robienia podrywki, szykowania pól pod zasiewy o zimę. Także coś tam jeszcze kilka dni będzie się działo, zanim pojadę do domu z powrotem. Także zapraszam na ostatni odcinek skuszenia z dnia wczorajszego. Wczoraj do niej wrzucałem, bo późno skończyłem. Nie było siły nawet, żeby patrzeć w telefon, żeby go złożyć, bo składam filmy na telefonie. Także nie było siły na to, ale dzisiaj go wrzuciłem. Dzisiejszy odcinek będzie też dzisiaj, w niedzieli. Będzie z soboty i z niedzieli, także zapraszam do oglądania, zapraszam do subskrybowania, lajkowania, komentowania. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia na polu. Pozdrawiam, hej! No i kosimy. Pierwszy zbiornik zaraz będzie do wysypywania. Jeszcze tu będzie jeden zbiornik, ale zobaczcie, co tam się dzieje. Kurde. Miało nie być burzy, nie padać. Mam nadzieję, że to się rozbije wszystko i przejdzie. No i skończyliśmy tamto pole. Kosimy drugie. Tutaj jest strasznie dużo miotły złożonej. Pasta. Ale to jakoś idzie. I jedzie teraz piąty objazd. Jeszcze 7 objazdów lekko będzie. No leciutko 7 objazdów będzie jeszcze. Także powoli to znika. Ostatnie pole to jest. Jak to pole wykosimy, to dożynki. Jeszcze później tylko zebrać słomę, zrobić podrywkę. No i koniec. I czekać na siebie. Także tak to wygląda. Dobra, lecę, bo będę się wysypywał. To się później jeszcze odezwę. Do usłyszenia. No i co, kosimy dalej. Piąty zbiornik. To jest piąty zbiornik wysypany. Jest już tego prawie cała przyczepa. Tutaj jest nasypane. O, jeszcze tam z tyłu wejdzie zbiornik. Super. Ładne, czyste. Takie można kość. Dobrze, że pogoda dopisuje. Tego człowiek najbardziej się bał, że nie będzie pogody. No, ale jest, na szczęście. Na szczęście pogoda dopisuje. Nie dużo zostało w tym koszeniu. Bałem się, że braknie przyczep, ale nie brak. Nie brak. Będzie sam las. Dużo nie zostało. Połowa pola. Będzie tamta przyczepa powinna wystarczyć. Dobra, odezwę się jeszcze później. Do zobaczenia, cześć. Za głośno, żeby coś mówić, ale chociaż wam nagram.
86 rok. Przeglądy robione co roku przed żniwami, dokładne takie przeglądy. Tak to wygląda. Jest na polu dużo chwasta, ale i tak w miarę dobrze sypie. Na początku z pełnego objazdu był zbiornik, także nie jest źle. Myśleliśmy, że będzie gorzej, ale nie było aż tak źle. Dobra, nagram wam coś jeszcze później. Tu jeszcze jak będzie bezawaryjnie, to z pół godziny i pole będzie skończone. I trzeba będzie się zbierać. Dobra, do później. Pozdrawiam serdecznie. No i mamy to. Koszenie skończone. Wyszło półtorej przyczepy. Także niepotrzebnie się stresowałem, że braknie miejsca. Zjeżdżamy już do domu. Skończona robota, wolna niedziela. Nie wiem, czy jeszcze tego nie będziemy rzucać dzisiaj. Pokażę się w domu. No ale wątpię, żeby się to rzucało. Ma być pogoda od jutra, cały czas ładnie, także myślę, że będziemy robić to jutro. Także tak. Dobra, jadę powoli. Tam mam znać jeszcze, jak dojadę. To jeszcze coś tam nagram. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia. Jesteśmy na miejscu. Bezpiecznie. Także nakosiliśmy jedną pełną. Ups. Tu jest pełniutka. A tu jest trzy zbiorniki. Także nie jest źle. Nie jest źle. I teraz to porozczepiać, pogarażować. I można kończyć dzień. Sukcesem. Dużynki można robić. Jutro podejrzewam, że będziemy zrzucać to. Później pojedziemy po snopki, słomy. No we wtorek od rana będę mógł sobie robić podrywkę. Na jednym polu na pewno. A na dwóch polach musi sprasować słomę, także... Także... Obydwoje będziemy mieli co robić. Dobra, to będzie wszystko na dzisiaj. Jutro mam nagram, co będę robił. Także... Oczekujcie następnego filmu. Zapraszam do subskrybowania, do lajkowania, do komentowania. I zapraszam do wciśnięcia dzwoneczka. To będziecie dostawać powiadomienia, jak dodam nowy film. A będę starał się dodawać je codziennie. Pozdrawiam serdecznie i życzę miłej niedzieli. Do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!